paragraf pierwszy. Wnosi się do zarządu infrastruktury komunalnej transportu umożliwi przejazd ulicą Kupa do ulicy Józefa, ulicą Izaaka do ulicy Jakuba, posiadaczom identyfikatorów P2. Paragraf drugi uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Paragraf trzeci uchwała pożyczenia podjęcia i teraz uzasadnienie. Proszę Państwa, to jest jakby stara sprawa, ale ona nabrała nowych okoliczności po wprowadzeniu strefy zamieszkania, która wbrew pozorom z mieszkańcami ma niewiele wspólnego, więc może to będzie trochę nudne, będę się starał wyraźnić. Wprowadzenie strefy zamieszkania w rejonie Placu Nowego znacznie ograniczyło przepustowość tego rejonu Kazimierza. Ja tutaj w nawiasie to powiem Państwu, że strefa zamieszkania powoduje to, że na ulicy pieszy ma pierwszeństwo, czyli mówiąc inaczej, kierowca, który jedzie ulicą, musi udzielić pierwszeństwa pieszemu, który na przykład z dwoma piwami przechodzi z lokalu do lokalu. W strefie zamieszkania, tak? Zamykam nawias i to jest muszę świsej. Zwłaszcza, że organizacja ruchu na Placu Nowym nakazuje objechanie tego placu celem dotarcia do ulicy Nowej, dalej ulicą Józefa, opuszczenie tego rejonu w kierunku ulicy Krakowskiej. Powoduje to szczególnie w porze wieczorno-nocnej korkowanie się ulic, czego towarzyszy nadużywanie sygnałów dźwiękowych, zwłaszcza przez taksówkarzy. Dlatego też dla polepszenia sytuacji, częściowego rozwiązania tego problemu zasadne jest umożliwienie przynajmniej posiadaczom identyfikatorów P2, czyli nie wszystkim, a mieszkańcom tej podstrefy, przejazdu ulicą Kupa do ulicy Józefa i ulicą Izaaka do ulicy Józefa, w tym szybkiego opuszczenia Kazimierza bez konieczności odjeżdżania objętego strefą zamieszkania Placu Nowego. Postulat ten kilkakrotnie wcześniej artykułowany w postaci uchwał Rady Dzielnicy Pierwszej bieżącej kadencji, to jest uchwała numer 7 rzymskie, łamane przez 76, łamane przez 2011, dnia 30 czerwca 2011 w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Kupa oraz ulicy Izaaka, zamknięty nawias, oraz w poprzedniej kadencji, chyba odkąd ja tu jestem, ze dwa razy jeszcze w poprzedniej kadencji. Ja mam jedno pytanie do wnioskodawcy, znaczy do komisji, no i do referenta się urzeczy. Znaczy ja sobie nie wyobrażam, jak to będzie kontrolowane. Znaczy no, wydaje mi się, że lepiej by było, jeżeli już to umożliwić wszystkim wyjazd tam będzie. A nie na zasadzie, że będziemy robili to tylko mieszkańcom z tym oznaczeniem P2, ci już z P1 nie będą mogli, czy z P3 nie, no jak przejedzie, no to co, będzie, będą tam stali strażnicy miejscy i będą ich łapać, no przecież to strażnicy miejscy są to generalnie rzecz biorąc od czego innego, znaczy no powinni na przykład wspomagać policję w dbaniu o bezpieczeństwo, o to, żeby było załóżmy mniej napadów czy tamtego, a nie żeby się zajmowali łapaniem, no kierowcą. Znaczy to ja może koledze wyjaśnię, ponieważ wcześniej były uchwały o intencji ogólnej, więc otrzymywaliśmy odpowiedź, że to ulica jest jednobryłowa czy jednoprzestrzenna i tak dalej. Oczywiście to jest nie do końca prawda, bo ulica Ciemna też jest ulicą jednoprzestrzenną czy jednobryłą, czyli ulicą, która nie ma chodnika wydzielonego. Ulicą Ciemną na przykład można przejechać. Więc dlatego jakby samo się ograniczyliśmy, wpisując dla posiadaczy identyfikatorów P2. Bo chcemy ten problem w jakiś sposób rozwiązać, żeby przynajmniej jeżeli umożliwimy w ograniczonym zakresie posiadaczom tychże identyfikatorów ucieczkę z Kazimierza poprzez te boczne uliczki, to ci pozostali no, luźniej przejadą, zrobią rundę honorową wokół placu Nowego. Dziękuję Pan Daros. Jest to dobry zarzut, ponieważ P1 są dla mieszkańców tej starego miasta, czyli rejonu rynku, natomiast P2 są tylko dla mieszkańców Kazimierza. Taka sama tendencja jest przy identyfikatorach P1, gdzie na przykład okręt rynku, czy w tej chodzi o ulicę Basztową, część Długiej, Najewskiego, mogą przejechać tymi rynkami tylko posiadacze identyfikatora P1, więc nie ma tej samej
No tak, ale jest tam cała lista. Przepraszam, ale nie, ale ty padłeś słowo na moment. Panie Tomku, ale ja mieszkam w P2, a naprzeciwko moich okien, czyli po drugiej stronie ulicy, to jest może, nie wiem, 20 metrów, jest P1, prawda? Czyli jak ktoś przyjedzie z P1, to jest dosłownie rzut beretem, no. Ale to do knajpy tam. No to musi wykupić. Na tej samej zasadzie. No dobrze, nie, ale tu chodzi o kwestię wyjazdu, prawda? Czy ja tylko się obawiam tego, czego pan Baron chciał być z egzekwowaniem tego pani Jacku, że samo P2, więc ja bym to ewentualnie rozszerzył do P1, P2, P3, A i B. Bo tak jest na znakach Tomek. Jak jedziesz przez miasto, na przykład przy skręcie w lewo pod Wawel, jest nakaz skrętu w prawo, nie dotyczy P1 mieszkańców, AB, P1 teraz jest P1, P2 i P3, bo już nie ma B. Czy tutaj jest tylko P1? Przy Dunajskiego możliwe, że jest tylko P1. Natomiast wiesz, strażnik miejski, nawet jak będzie chciał to egzekwować, to będzie się musiał przyglądać, czy dany obywatel ma P1, P2 czy P3 i to utrudni egzekucję. Stworzymy, tylko mi o to chodzi, nie stworzyć martwego prawa. Rozumiem pan, co nie, to ja panu tłumaczę, bo wcześniej szliśmy taką intencją i otrzymywaliśmy odpowiedzi negatywne. Argument był taki, że ulica jest jednoprzestrzenna, o małej przepustowości w związku z powyższym i tak dalej. Dobra, ja się z panem zgadzam, tylko będzie problem. Natomiast nie. Nasza intencja jest taka, że w tym momencie, jeżeli posiadaczom identyfikatora P2 umożliwimy przejazd tymi ulicami, to oni nie będą robić rundy honorowej wokół placu nowego, czyli ten ruch będzie w założeniu płynniejszy. Natomiast kwestia, proszę Państwa, jakby egzekucji tego. No to jest sprawa taka, że oczywiście nie jest naszą intencją, żeby stawiać na każdym roku policjanta czy strażnika miejskiego. Tyle tylko, że sprawa jest prosta. Jeżeli będzie szedł strażnik miejski, czy będzie szedł patrol policji i gość z identyfikatorem P3 zostanie jakby spotkany na ulicy, jak to, to jeżeli pan policjant będzie miał ochotę sprawdzić, to popatrzy na ten identyfikator i powie, że pana, przepraszam bardzo, ale pan tu nie powinien, czy pan odczyta znaki drogowe. Dziękuję bardzo. Czy pana dyskusja? Widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania, kto jest za przyjęciem projektu. Proszę Państwa, jest przeciw. Nie widzę, kto się wstrzymał. Dwie osoby się wstrzymały. Dziękuję. 16 za, przeciw 0. Dwie osoby wstrzymujące. I grup nr 7. W dalszym ciągu pan Jacek Pancerz. Proszę Państwa, to jest grup nr 7 w sprawie przeniesienia stojaków rowerowych za. Wnosi się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu przeniesienie 4 stojaków rowerowych z ulicy Izaaka, Izaaki, Restopary, Dąba, w bardziej atrakcyjnym i potrzebnym dla rowerzystów miejsce. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem 10. Uzasadnienie stojaków znajdujące się w tej lokalizacji, jak pokazuje wyglądanie nasza obserwacja moja, wykorzystywane są minimalnie jedynie stopy. Przeniesienie w bardziej dogodne i atrakcyjne dla rowerzystów miejsce uwolni 4 dodatkowe miejsca postojowe w płatnej strefie parkowania. Zmniejszenie liczby deficytowych, szczególnie w tym rejonie miejsc postojowych, zostaną tym samym zwiększone wpływy budżetowe. Druga sytuacja miasta nakazuje szczególną troskę o wpływy do budżetu z tytułu korzystania z przestrzeni publicznej. Proszę Państwa, to jest, jakby to powiedzieć, dawna zaszłość. Kiedyś była taka idea, jeszcze zanim się ciasno zrobiło i zanim wprowadzono strefę płatnego parkowania, że Ziki bez konsultacji z kimkolwiek po prostu zaczął stawiać te stojaki rowerowe w różnych miejscach. Jak się okazuje, są miejsca, gdzie rowerzyści bardzo niechętnie, czy prawie, że nie korzystają. Była scenka taka 2 miesiące temu, razem byliśmy na obchodzie i pani przypięła pod restauracją do znaku drogowego rower i na pytanie, czemu nie przypięła do specjalnego stojaka, który jest po drugiej stronie ulicy, nie bardzo potrafiła nam powiedzieć, powiedziała, że jakoś tak z przyzwyczajenia nie zauważyła i tak dalej. Takich miejsc jest sporo, natomiast to jest miejsce bardzo newralgiczne, bo efekt jest tam taki, że tam i tak może
popołudniowo-wieczorowej wobec drastycznego deficytu miejsc, tak samochody parkują, tyle tylko, że no, nie dojeżdżają, bo te stojaki zabierają to miejsce, które są de facto puste i wystają na część jezdni, jest bardzo trudno po prostu tamtędy przejechać. Natomiast ja myślę, że przy wspólnym działaniu, nie wiem, radnych, rowerzystów, stowarzyszeń różnych na rzecz mobilności, takie atrakcyjniejsze miejsca dla rowerów, które no, będą i chętnie używane i nie będą rodziły konfliktu, się znajdzie po prostu. Dziękuję bardzo. Panie Kowalski. Panie Jacku, ja proponuję, żeby wprowadzić taką poprawkę, że po tym habis resto baru Nowa dostało to brzmienie na ulicę Studencką przy budynku 5 LO. Dlaczego? Jeżeli tam pan przejdzie do ogrodzenia, nazwijmy to ogrodu, kwietnika, tego, który jest przy szkole, jest przyzwyczajona masa rowerów, czyli młodzież ewidentnie korzysta tam z rowerów. Jeżeli pan się nie obrazi, to byśmy wskazali to miejsce. No bo że Kicie nam zarzucili, że jesteśmy niekonstruktywni. No to wskazujemy, może pan tam ten przejść. Dzisiaj przychodziłem, bo ze 30 rowerów było do tego. Znaczy, nie, ja nie mam wątpliwości. Zabiegałem o to, żeby Kicie przyjechał. Panie Jakubowski, jakby pan mógł dopisać tam ewentualnie tego też przy placu Matejki, tu jest szkoła, tam te, tutaj też są cały czas, znaczy placy. Wskaż mi jedno miejsce. To jest jeden stojak. Ale to może być na przykład. To jest jeden stojak tylko? Cztery, to może, żeby jeden postawić i tutaj... To zaraz to uzgodnię z panem Krzysztofem, dajcie nam siłę. Proszę bardzo, więc już jak się pan da was. Państwo radni, może zastanówmy się, bo to jest ten podział nie po raz pierwszy na Nakowicki. Bo nie każdy to uchwała w takim kształcie, jak w tym momencie. A na następną komisję architektury nie każdy ma konfiguruje oczywiście z okręgu miejsca na stojaki. My mieliśmy tu jedną wspólną uchwałę wskazującą z Nikitą, gdzie takie stojaki powinny być ustawione. Ale to nie, żeby rozminowe stojaki były tam w tych miejscach, które nas zapadły ustawione. No chyba, że proszę się uważać na miejsca. To też jest kwestia, jak te stojaki są ustawione. Bo często one fizycznie są, tylko stojak jest tak, że do stojaka się tylko dwa rogery przyklejać. Może są bezpieczne. Proszę bardzo, pan Rosji. Różne stojaki. Pomysł związany z wpisaniem wszystkich naszych propozycji dotyczących lokalizacji stojaków jest bardzo dobry. Ten pomysł pojawił się w ubiegłym roku z inspiracji z Ikitu i w okresie przedwakacyjnym albo wakacyjnym zarząd miał nawet podjąć tak zwaną uchwałę stojakową. Wpłynęło do zarządu chyba kilkanaście czy kilkadziesiąt lokalizacji. Natomiast sprawa upadła, ponieważ zarząd stwierdził, otrzymał informację, iż nie ma na to środków finansowych. Przedstawiciel Instytutu Kika tutaj tygodni temu uczestniczył w posiedzeniu Komisji Architektury i stwierdził wprost, osoba, która się tym zajmuje, stwierdził wprost, że w skali całego miasta to jest środków zaledwie wystarczy na chyba 10 czy 12 lokalizacji. Zatem możemy monitorować, ale nie ma na to środków. Tak, ale to jest ten akredytacji. Ale te wnioski o stojaki się co chwilę pojawiają. Dostajemy pojedyncze wnioski punktowo wybrane. Zobaczcie, czekamy na wytworzenie poprawki, żebyśmy tak zorientowali się z każdym swoim okręgu wyborczym, gdzie jest dobre miejsce, rozmawiając z ludźmi na to, żeby taki stojak był. Opracujmy tą taką listę, która będzie już nie taką listą, oni proponują, tym my nie mówimy, że tu tylko uzgodnimy to, zróbmy te stojaki, temat zamknijmy. Pewno, że będzie to trwało kilka miesięcy, być może w przyszłorocznym budżecie się pojawią jakieś pieniądze na te stojaki, ale gdybyśmy jeszcze na kolejnej sesji mogli taką uchwałę zasygnalizować, na pewno by dało to jakiś obszar pieniędzy, w którym ZIKIT może się poruszać i powie nie tyle, ale tyle i będziemy mieć temat zamknięty. A tak cały czas będziemy te stojaki przesuwać, pani proponują tu, ponieważ my nie proponujemy, więc pani proponuje. Zaproponujmy my te pieniądze. Proszę? Cztery. Proszę bardzo. Po baru Nowa, przecinek, otrzymałoby uchwała brzmienie na ulicę Studencką przy budynku 5 Liceum Ogólnokształcącego w Liczbie 3. Przecinek na placu Matejki przed Akademią Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki, jedna sztuka. Proszę Państwa, tylko że przed Akademią są stojaki. Ale pan Krzysztof mówi, że pan mówi. Zaraz, proszę Państwa. Ale czy nie zastanowiliście się nad jedną rzeczą, robiąc tą poprawkę, czy zabieracie stojaki z Kazimierza? Co jedno?
No tak, ale się kryje. A poza tym plazmatyki nie jest według projektu zaprojektowany. No, tak, nie można wstawić i przerwać. Jeden mają. Panie Krzysztofie, nie może pan nic zrobić, bo są prawa autorskie do projektu.